pokażę wam, jak brzmi. O kurde. Ja pierdzielę. Ten dźwięk przy wciśnięciu pedału gazu. I to wszystko jest seryjne, to jest piękne. Aż mi telefon wypadł, ja pierdzielę. Ale żeby auto się dobrze prezentowało na odcinku, musimy je dla was umyć. Z takich ciekawszych rzeczy właśnie wróciłem po pół godziny na tą myjnię, ponieważ zapomniałem kamery. I totalnie się bałem, że ktoś ją ukradnie. Już nagrywaliśmy, jak ja prowadzę i tak dalej. Miałem robić zdjęcia, przelecieć auto dookoła, ale oczywiście Robert zapomniał kamery. A teraz zobaczmy, jak wygląda silnik w tym egzemplarzu. Merol, ostatni Merol wolnoschcący z silnikiem 6,2. Tak wygląda V8 w tym egzemplarzu. Ja pierdzielę, no. Poezja. Tutaj mamy japońskie znaczki, bo samochód był sprowadzony z Japonii. I piękne jest to, że te samochody będą tylko i wyłącznie zyskiwać na wartości z każdym rokiem, bo przez współczesne ograniczenia, normy emisji spalin, cięcie silników, wdłubanie w silnikach, niestety takich silników już nie będzie. Ja pierdzielę. Został tylko siwy dym. Piękna sprawa. To są właśnie tylnionapędówki. To jest właśnie ryk silnika, słyszeliście? Ten ryk silnika od C6-3. Piękna sprawa. Teraz zrzucę go na luz i zobaczcie, jak on brzmi. A teraz dla porównania poprosiłbym operatora, żeby przeszedł do tyłu i pokażę wam, jak na parkingowym trybie działa, bo do 3000 obrotów się kręci tylko. Dobra, przyspieszenie na trybie komfort. Komfortowo. Warunki drogowe nie sprzyjają, no bo mamy grudzień, zbliżamy się do świąt, temperatury bliskie zeru i trzeba uważać, jeżdżąc takim samochodem szczególnie. Auto ma napęd na tylną oś i 457 koni mechanicznych, bo to jest full seria. Kupi trakcję na komforcie, no. Mamy taką, a nie inną pogodę, więc będzie trzeba gdzieś na szybszą drogę wyjechać. Wypadałoby jeszcze pokazać, jak wygląda samochód z zewnątrz, tak totalnie. Maska kolosalna razem z klapą, która ma tutaj takie wybrzuszenia. Może uda mi się je nagrać. Widzicie? Takie dwa garby, dwie żylety. Tak wyglądają hamulce. No, są dość duże, ale takie auto trzeba schamować, więc tak musi być. Emblematy AMG 6.3. A tak naprawdę to poza tym ten samochód jest ładny moim zdaniem, ale nie wyróżnia się poza kilkoma szczegółami, jak na przykład zdradzają go właśnie emblematy, zdradzają go rury, lotka tutaj, która może też uda mi się nagrać. Wygląda, profil lotki wygląda ładnie, ale tu akurat jeśli chodzi o lotkę, bardziej, nie wierzyłem, że to powiem, ale bardziej podoba mi się lotka najnowszego C6-3S. To robiło robotę. Tył jest piękny w C6-3S. Z tyłu jeszcze dla formalności po prostu wejdę. Zwykły, normalny, cywilizowany samochód, można powiedzieć. I tak naprawdę wychodzi na to, że C6-3 może być normalnym daily carem. Jadę teraz z Łukaszem, którego możecie kojarzyć z filmu M3. Skumplowaliśmy się trochę bardziej po tamtym filmie. No i udało się utrzymać relację. Pewnego dnia, gdy zamawiałem Ubera, przyjechał właśnie Robert M3. No i nawiązaliśmy kontakt, powiedziałem mu tam trochę.
No i do tej pory trzymamy kontakt, tu się udaje. No zaprycz. Filmy teraz. No zaprycz. Zapryczysz, Robert? No zaprycz. Co zrobisz? To taki śmieszny moment z tamtego filmu był. Możesz? Coś? Co zrobić? Zapryczać coś, żeby na filmie było. Ja muszę to zrobić jeszcze raz. Ty, ja mam wrażenie, że my odlecimy zaraz. No ten samochód, powiem ci, że to jak samolot. Ale jaką szybko osiąga te prędkości? Tak, tu tak. Jest mega, mega, mega sucho. Mega, tak. Ale naprawdę, to jest coś niesamowitego. A i tak traci trakcję. Mamy 100 na godzinę, stary, i nadal traci trakcję na suchym. Połowa osób, które teraz oglądają ten film, zazdroszczą nam po prostu, że siedzimy w tym samochodzie, bo to jest samochód przez wielu uważany jako samochód marzeń po prostu. To była najlepsza C-klasa w AMG, tak? Tak, to jest dokładnie to, co powiedziałeś. No i to, co dzieje się z twoją głową przy wciśnięciu pedału gazu, to jest po prostu masakra. Redukujesz sobie i jest... To nie tylko z głową. To teraz patrz, jak klatkę wciska. Klatka piersiowa ci... To jest... W każdym aucie sportowym jest takie uczucie, w jednym mniej, w drugim lepiej, tak, tak. Ale tu, jak to wyrywa i to wolno ssące 6,2, to jest piękna sprawa, no. Nie da się w tym aucie nie zakochać, no. Ja to mówię troszeczkę jako pasjonat tego modelu. Czas na tunel. Mały, bo mały, ale jest. Nie tak do końca. Czas na tunel, redukcja. Jak to się niesie, ale to nie jest taki mega głośny dźwięk, on musi te normy spełniać, że rzeczywiście on, tak. On jest, to jest taka kwintesencja bardziej niż takie, że ała. Podsumowując, chciałbym wam powiedzieć, że życzę każdemu z was, kto marzy o tym modelu, żeby chociaż raz miał możliwość przejechać się, bo warto, naprawdę warto. Ja będę kończył, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o tej subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. No i trzymajcie się do jutra, do następnego. Cześć.